Witam wszystkich. Czym myć naczynia w terenie? I jak ja to robię? Ktoś zadał mi takie pytanie w komentarzu, chociaż ja częściowo odpowiedziałem już na nie, no ale nie wszyscy czytają komentarze, więc postanowiłem sobie zrobić taki film. Króciutki. Ta osoba też pisała, czy ja zabieram takie brudne naczynia, jak coś zjem do domu i w domu sobie czyszczę, czy to czyszczę w terenie. Przykład na przykład tego zestawu. Jeśli coś tutaj zjem, jak później mam to złożyć w drugą część? To brudne, to też brudne i wszystko tak włożyć i zawieźć do domu? No raczej nie bardzo. To samo jeśli mam na przykład zestaw z gazem, to mam powiedzmy kubek i teraz do brudnego kubka włożę kartusz, kuchenkę gazową i tam inne rzeczy. To mi się przecież wszystko pobrudzi. No więc raczej koniecznie muszę wyczyścić to w terenie, zanim to zaniosę czy zawiozę do domu. Ewentualnie w domu można sobie to bardziej doczyścić. Jako że ja mam większość naczyń właśnie aluminiowych, to z nich bardzo łatwo, szybko wszystko schodzi. Nawet jakieś tam tłuste rzeczy. No tam stalowych też oczywiście trochę używam. Więc zacznę od tego zazwyczaj. Kiedyś używałem, chociaż dzisiaj to już rzadko. Czyścik z wełny stalowej. To się bardzo dobrze nadaje właśnie do stalowych rzeczy. Bardzo dobrze czyści. Chociaż jak mówię, ja rzadko używam, bo mam przeważnie takie aluminiowe naczynie. No ale z takiej drobnej właśnie wełny bardzo dobrze to czyści, trochę wody. Nawet jeśli coś zaschnie nam, to bardzo łatwo można z tego, tym to właśnie wyczyścić. Oczywiście przeważnie ja czyszczę swoje rzeczy zaraz po zjedzeniu, bo jeśli to nie wyczyszczę od razu tego i tak zostawię sobie na godzinę, na kilka godzin, to po prostu to mocno wyschnie i gorzej się to czyści. Więc po zjedzeniu spokojnie sobie to wyczyszczę i mogę robić coś innego. Gąbka. Najzwyklejsza gąbka dowolnego kształtu, dowolnego koloru. Bardzo świetnie czyści takie aluminiowe rzeczy. Nic nam nie porysuje. Bardzo świetna rzecz. Zwykła chusteczka. Tego w zasadzie najczęściej używam. Zwłaszcza jeśli jakieś danie nie jest zbyt mocno tłuste nawet. Wystarczy nalać troszeczkę wody, chusteczka i wszystko bardzo ładnie stąd schodzi. Także już wielokrotnie mówiłem, że z takich właśnie aluminiowych łatwo to wszystko schodzi, nawet według mnie lepiej niż ze stalowych. Ja mam oczywiście taki zestaw wyłącznie do używania z kuchenką na drewno i zazwyczaj tamtego kubka nie czyszczę na zewnątrz, tylko w środku. Na zewnątrz to ewentualnie przetrę gdzieś mchem. I to wszystko. Takiego typu akurat to czyszczę zazwyczaj od razu w całości. Z jednej i z drugiej strony. Jak coś tam nie chce nam zejść, bierzemy sobie patyk i możemy szorować. Też nam to coś ułatwi. Oczywiście tutaj lepiej nie używać stalowych właśnie rzeczy. Można sobie łyżką czy czymś tam, ale w stalowym, jak mamy aluminiowe, no to przyda się patyk, ewentualnie łyżka drewniana lub plastikowa. No i też bardzo łatwo wszystko tu schodzi. No i to mniej więcej tak to się przedstawia w moim wydaniu. Oczywiście mówiąc naczynia aluminiowe, mam na myśli naczynie aluminiowe z aluminium anodyzowanego lub anodowanego. To jest jedno i to samo. Czyli z taką powłoką. One są dosyć takie bardzo śliskie i dlatego według mnie bardzo dobrze się to czyści. Elegancko wszystko schodzi. Jak na razie. Ja z czyszczeniem w terenie nie mam żadnego kłopotu.
Oczywiście niektórzy czyszczą to mchem, jak nie mają jakichś tam gąbek czy czegoś. Jeśli mamy rozpalone ognisko, to zawsze możemy sobie wyczyścić to węglem drzewnym. Też dobrze to wyczyści nam, z wodą oczywiście wymieszane. No a jeśli mamy w pobliżu jakąś rzekę, czy jakiś strumyk, rzeczkę, no to oczywiście trochę nabrać wody, trochę piasku i też możemy to wyszorować. Oczywiście tego typu najlepiej w taki sposób nie szorować, bo to jest delikatna powłoka, żeby nam się nie zdarła. No ale na przykład rzeczy stalowe to jak najbardziej tak można. No i to chyba w tyle, jeśli chodzi o moje czyszczenie. Dużo to też nie zajmuje, bardzo lekkie. Trochę wody, może być zimna, może być ciepła, jaką tam sobie kto chce. I to mam nadzieję, że wyczerpałem wszystko w tym temacie. Bo co tu można jeszcze dodać? Więc to tyle na dzisiaj. Zapomniałem dodać, jeśli nie weźmiemy zmywarki ze sobą do lasu, to zawsze takie naczynia możemy sobie wylizać własnym językiem. A jak nie chcemy własnym i mamy psa, to możemy poprosić psa o to. Ja wiem, że to może być trochę dziwne dla niektórych, ale nie jesteśmy w jakiejś restauracji przy stole czy gdziekolwiek, tylko w lesie. A zwłaszcza jeśli jesteśmy sami. To co, nie można własnych talerzy sobie wylizać? Tak wygląda patelnia po dzisiejszym obiedzie. Wszystko czyściutko. Można zapakować i sobie iść dalej. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.